Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale, bardzo mi miło, że Was widzę. Przed nami odcinek muzyczny o artystce, której hity mam wrażenie, że są nam bliskie. Mnie na pewno, mimo że kiedy powstawały, jeszcze mnie nie było na świecie albo byłam bardzo malutka. Natomiast piosenki pani Krystyny Giżowskiej uderzają w nasze serca i sprawiają, że zapadają nam w pamięci. Ale historia ich powstania jest bardzo ciekawa, bo artystka sama nie wiedziała, jaką gwiazdą stała się w Polsce. Jak to możliwe, zdradzę Wam. Zdradzę również, że bardzo duży wpływ na jej karierę miał stan wojenny. Czy pozytywny, czy nie, też się oczywiście dowiecie. Pani Krystyna natomiast poukładała sobie życie. Mogła być z niego bardzo zadowolona, ale niestety, jak to w życiu bywa, czasem jest przewrotne i również tę artystkę dopadły problemy. Chodziło o jej zdrowie. Jeżeli ciekawi Was więc, co dzisiaj u niej słychać, czy nadal można ją zobaczyć na koncertach, koniecznie zapraszam Was do oglądania. No i oczywiście zachęcę również do subskrybowania kanału, jeśli oglądacie mnie regularnie. Bardzo Was zachęcam do tego, żebyście zostali moimi subskrybentami. Lecimy z tematem. Krystyna Giżowska urodziła się w 1954 roku w Wałbrzychu. Jej dzieciństwo było bardzo szczęśliwe, rodzina wiodła spokojne życie aż do momentu katastrofy, która miała miejsce w kopalni, gdzie pracował jej tata. Wtedy rodzina postanowiła się przeprowadzić na ziemie odzyskane, do Człuchowa dokładnie. Pani Krystyna była najstarsza z rodzeństwa, miała młodszych braci, więc nie ukrywa teraz po latach, że była dla nich drugą mamą. Bardzo ich rozpieszczała, troszczyła się o nich. Z domu wyniosła też naukę, że najlepiej mieć taki konkretny zawód, taki, który zawsze jest przewidywalny, zawsze przyniesie pieniądze. I pani Krystyna miała to w głowie, ale jej największą pasją była muzyka, chociaż chyba nie chciała jeszcze do końca wiązać swojej przyszłości z zawodem piosenkarki, no bo właśnie, wydawać by się mogło, że co to za zawód, ale już wtedy było to jej hobby, w którym się realizowała i odnosiła sukcesy. Zadebiutowała jako 14-latka w 1968 roku w zespole pieśni i tańca Transportowiec w Koszalinie. I zaczęła brać udział w różnych przeglądach i tam odnosiła naprawdę bardzo duże sukcesy. Pierwszym było zostanie finalistką konkursu Giełdy Piosenki. Wówczas poznała Ryszarda Balickiego i Ryszarda Poznakowskiego. Nawiązała współpracę z ich big bandem. Natomiast w 1969 roku brała udział w przeglądzie piosenki żołnierskiej w Kołobrzegu i związała się z zespołami Flotylla i Radar. Już wtedy chodziła do technikum ekonomicznego. Myślała, że zostanie księgową, bo to właśnie wpisywało się w ten jej plan. Plan stabilnej przyszłości. Ale muzyka w tym okresie tak ją pochłonęła, że szybko porzuciła te plany. Bo zanim została księgową, miała już na swoim koncie dziesiątki koncertów. Chciałam śpiewać, choć za występy dostawałam grosze. Tak mocno parłam w stronę muzyki, że w ogóle mi to nie przeszkadzało, że nie zarabiam na śpiewaniu. Mówiła w Echu Dnia. A profesjonalną karierę solistki rozpoczęła w latach 70. i występowała z tymi zespołami żołnierskimi, o których Wam mówiłam, a od 1976 roku jako wokalistka solowa. I zaczęła z przytupem, bo na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Soczi. Dzięki właśnie występowi tam z dnia na dzień właściwie stała się gwiazdą NRD, Czechosłowacji i Związku Radzieckiego. W tym okresie, mimo że nie było to wcale łatwe, udało jej się dużo podróżować i prezentować swoją muzykę. Odwiedziła USA, Kanadę, Japonię, Francję, Kubę. I wtedy też przyszła do niej po raz pierwszy miłość, ale niestety te sukcesy zawodowe nie szły w parze z sukcesami w życiu prywatnym, ponieważ bardzo dużo pani Krystyna poświęcała czasu na rozwijanie swojej kariery na wyjazdy, jej małżeństwo się rozpadło. Nie mieliśmy dzieci, więc łatwiej było się rozstać. Nie lubię o tym mówić, wspominała po latach, więc i my nie drążmy tego tematu. Wróćmy zatem do repertuaru, który sprawił, że pani Krystyna znalazła się na językach wszystkich w Polsce i że była gwiazdą pierwszego formatu. Nie było ciebie tyle lat. To właśnie piosenka, która sprawiła, że pani Krystyna była na językach wszystkich, wszyscy to nucili. I dzisiaj ta, jak i jeszcze kilka piosenek, o których oczywiście zaraz wspomnę, piosenka właśnie jest wizytówką pani Krystyny, choć tutaj jest przewrotna historia, ponieważ pani Krystyna nie myślała, że to będzie taki wielki hit. Jak sama przyznaje, piosenkę nagrała na szybko, gdzieś pomiędzy próbami. W ogóle piosenka miała nie być dla niej, tylko dla innej wokalistki. Zresztą wszystko Wam zdradzi sama. Ta piosenka, szczerze mówiąc, nie była pisana dla mnie. To nie ja ją miałam wykonywać, tylko Urszula. Potem Grażynka świtała, a w rezultacie trafiła do mnie. Nagrałam ją przypadkiem, właściwie w przerwie programu, który robiłam w radio. Następnego dnia wyleciałam na pół roku do Japonii, a gdy wróciłam, okazało się, że moją piosenkę śpiewa cała Polska, mówiła w gazecie Senior.
Dokładnie, czyli było takie zderzenie z rzeczywistością, no bo pani Krystyna rok wcześniej wydała płytę, o której mówiła, że była bardzo spójna, że bardzo była z niej dumna. To jakby z nią wiązała wszelkie nadzieje na sukces. A tutaj ta przypadkowo nagrana piosenka sprawiła, że wszyscy panią Krystynę pokochali. I na dodatek jeszcze na szybko zmieniany był tekst. Początkowo refren zaczynał się od słów "to nie rozmowa na telefon", ale szalała cenzura, wszechobecne było podsłuchiwanie telefonicznych rozmów, więc kazano zmienić temat, mówiła z kolei w rozmowie z Super Expressem. Jak widzicie, te wszystkie rzeczy, nawet cenzura przyłożyła się do tego, żeby to był taki hicior. I nawet dzisiaj z perspektywy lat pani Krystyna mówi, że nie do końca wie, dlaczego akurat ta piosenka stała się tak popularna i takim wielkim hitem się okazała, ale przypuszcza, że być może czasy, w których wyszła, były odpowiednie dla tego tekstu, dla tej melodii, ponieważ wiele osób utożsamiało się z tym, o czym śpiewała pani Krystyna. Czasami tak bywa, że jedna piosenka powoduje totalną rewolucję w życiu artysty, mówiła w programie Pierwszym Polskiego Radia. Ta piosenka tak namieszała w moim życiu, że później wszystkie inne były porównywane do niej, przez co wiele piosenek zginęło i przepadło. Ale jest jeszcze przecież sporo piosenek, z których panią Krystynę możecie kojarzyć, takich jak na przykład Blue Box, Zanim zrobisz błąd, Koncert na światło i cień oraz oczywiście piosenka Przeżyłam z tobą tyle lat. To jest piosenka, którą ja na przykład bardziej znałam, ona wyszła później. Jak to się stało, że powstała podobna piosenka do tego największego hitu? Kompozytor stwierdził, że trzeba pociągnąć ten wątek i musi zakończyć się nieco optymistyczniej niż pierwsza część. Przyznam jednak, że bez tej piosenki dzisiaj nie może się odbyć żaden mój koncert. Próbowałam jej nie zaśpiewać na jednym z koncertów i nie udało się. Musiałam niestety to zrobić. Ktoś mądry powiedział mi później, nie rób tego, bo ludzie, którzy przychodzą na twój koncert, chcą tę piosenkę usłyszeć, mówiła Giżowska. No niestety, pani Krystyno, tak to jest. Chociaż taką mam anegdotkę, że byłam kiedyś na takim koncercie, na którym Maciej Maleńczuk wykonywał piosenki z zupełnie innego repertuaru niż ten swój solowy, najpopularniejszy. To był koncert jazzowy, więc raczej liczył właśnie na to, że będzie taką muzykę wykonywał. Była to dość mała scena, więc mało też było publiczności, było dość kameralnie. No i pan Maciej grał na gitarze. W pewnym momencie zapytał, jaką piosenkę chcielibyście teraz usłyszeć? No i ktoś krzyknął właśnie, że Ostatnia nocka. Ale pan Maciej to pan Maciej i on sobie może na to pozwolić, bo odpowiedział po prostu: Ostatnią nockę to sobie sam chyba zagraj. No i skończyło się, zagrał coś innego. Także tak mi się przypomniało, że jednak no niestety z tych największych hitów się nie obędzie, bo zawsze jest ktoś, kto na to czeka, po prostu. I pani Krystyna również nie ukrywa, że od tamtej pory wzięła sobie do słowa tę poradę, że trzeba jednak te największe hity zawsze na koncercie zagrać. Od tej pory wykonuję tę piosenkę, ale też staram się, żeby publiczność mogła usłyszeć utwory, które ja lubię. Na koncercie mogę sobie na to pozwolić, dodaję. No właśnie, złoty środek. Pani Krystyna otrzymała jeszcze Grand Prix na Festiwalu Krajów Nadbałtyckich w Szwecji, ale w Polsce wprowadzony został stan wojenny. Pani Krystyna przyłączyła się do bojkotu mediów, który wtedy panował, ale przez to jej kariera stanęła nieco w martwym punkcie. Z jednej strony właśnie tak było, bo możliwości koncertowania były bardzo ograniczone, jeśli nie żadne. Z drugiej strony nie było jak promować muzyki, no bo jeśli był bojkot, no to wiecie, samo przez się rozumie. Natomiast pani Krystyna mówiła, że właśnie przez to też ta muzyka trafiała do ludzi bardziej, ponieważ te teksty właśnie przez to, co się działo w kraju, były bardziej bliskie ich sercu. Duże znaczenie ma to, że ta piosenka powstała w stanie wojennym. To był ten moment, kiedy wielu Polaków emigrowało za granicę, a w domu kobieta zostawała sama z dziećmi. Mężczyzna miał wyjechać na rok, zarobić i wrócić. Miało się to wszystko ułożyć, a tymczasem wcale tak się nie działo. Ludzie nie mogli wrócić, bo im się życie pochrzaniło. Stan wojenny tak wszystko zmienił, że nie wiedzieli, jak z tego wybrnąć. I to wszystko jest właśnie w tej piosence, mówiła Onetowi. W 1984 roku wróciła na estradę, ale nie na długo. Odebrała natomiast nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie. Jak sama mówi właśnie po tym wszystkim, po tej przerwie, samo zaproszenie do Sopotu, to, że właśnie cała Polska nuci jej piosenki, było dla niej wielkim zaskoczeniem, ale bardzo się cieszyła z rozwoju sytuacji. Jednak w tym okresie poznała także swoją wielką miłość i drugi raz nie chciała już popełnić tego błędu, by jej małżeństwo mogło się rozpaść. Jej mężem został dźwiękowiec Wojciech Olejnik. Wyjechali do Niemiec. Do Polski wrócili w 1990 roku, a pani Krystyna była wtedy w ciąży.
Kiedy wróciliśmy, zupełnie nie mieliśmy się gdzie podziać. Właścicielka potrzebowała wynajmowanego przez nas mieszkania. Jeden znajomy zaproponował pomoc. Zapłaciliśmy za rok z góry, ale okazało się, że żadnego mieszkania nie ma. Więc wszystko zaczęło się od nowa. Ktoś tam miał wolny pokój w Łodzi. Mieliśmy osiąść tam tylko na chwilę, ale ta chwila trwa do dziś. Śmieję się, jak to mówią, że najtrwalsze są prowizorki. Kupiliśmy dom pod Łodzią, gdzie stworzyliśmy swój cudowny azyl. Mąż, syn Marcin, dom, praca. Byłam bardzo szczęśliwa, mówiła w wywiadzie dla gazety Senior. Syn Marcin przyszedł na świat, gdy pani Krystyna miała 36 lat. Bardzo dużo z mężem pracowali, znowu w Polsce, mogła liczyć na wiele koncertów, dlatego niestety musiała wyjeżdżać w trasy koncertowe. Ale synem zajmowała się wtedy mama artystki, a kiedy już był ten okres, kiedy koncertów było mniej, ich życie było bardzo spokojne, rodzinne i pewnie takie jak większości z nas tutaj. I tak mijały lata, były spokojne, harmonijne, wszystko było dobrze. Aż do 2003 roku, kiedy pani Krystyna dowiedziała się, że choruje na raka piersi. Zrobiłam mammografię, która nic nie wykazała. To było kilkanaście lat temu, więc może mammografie nie były takie dokładne. Byłam jednak uparta, bo lubię załatwiać sprawy do końca. Poszłam dodatkowo na USG. A to wszystko dlatego, że wcześniej wykryła w swojej piersi guzek. Dlatego tak często się mówi o tym, że bardzo ważne jest samobadanie i bardzo ważne są badania profilaktyczne. Myślę, że historia pani Krystyny, która później wspomagała właśnie różnego rodzaju akcje propagujące badania, może być dla was impulsem, jeśli teraz to oglądacie i dawno wasze piękne biusty nie były na przeglądzie technicznym, to koniecznie zgłoście się do lekarza, bo naprawdę warto. A teraz z tego, co słyszę, są takie różne przeglądy nawet w galeriach handlowych i w różnych miejscach, tylko warto się rozejrzeć wokół siebie, przeprowadzane zupełnie za darmo, więc nie trzeba nie wiadomo ile czekać na NFZ i tak dalej. A ja wam zdradzę, że akurat ja tutaj mogę być wzorem, bo ja chodzę co roku, zawsze muszę przebadać się, żeby wiedzieć, czy jest wszystko dobrze. Także nie to, że tu się mądrzę, a sama nie robię, tylko robię, więc wzywam was również do tego. Tym bardziej, że wiem, że sporo moich widzek jest ode mnie starszych, a z wiekiem wiadomo, że warto się badać coraz częściej, także zachęcam jeszcze raz. Pani Krystyna przez to, że wykryła chorobę wcześniej, może dzisiaj cieszyć się zdrowiem. Uratowano mi pierś i życie, ale faktycznie potem rak znów mnie zaatakował. Powiedziałam lekarzom, że jak trzeba, to niech usuną wszystko. Okazało się, że trzeba. Zwierzyła się dobremu tygodniowi. Ale dziś właśnie, mimo tych przejść, pani Krystyna jest zdrowa, jak już wam powiedziałam. Mogła też przejść te choroby dzięki wspaniałemu mężowi, który zawsze ją wspierał. Był jedyną osobą w rodzinie, która o tym wiedziała. Nawet syn nie był wtajemniczony, bo nie chciałam nikogo martwić, mówiła artystka. Natomiast po latach pani Krystyna przyznaje, że dziś nagrałaby swoje hity zupełnie inaczej, a to wszystko dlatego, że wtedy nagrywało się w pośpiechu. Nikt aż tak dużej wagi nie przykładał do jakości nagrania i tak dalej. Więc pani Krystyna, kiedy słucha tych nagrań, nie jest do końca zadowolona, chociaż ja się dziwię, bo ja jak ich słucham, to jestem bardzo zadowolona. Ja jak z perspektywy czasu tego słucham, to myślę, jak ja to źle zaśpiewałam. Dopiero teraz widzę, jakie gnioty tworzyłam. Ale tak się wtedy robiło, nagrywało się szybko i dużo, czytamy w Onecie. Pani Krystyna nie ukrywa, że wszystko, co w życiu jej wyszło, dzieli na pół z mężem, który wspierał ją nie tylko w jej karierze, ale także w prowadzeniu domu, wychowywaniu syna. Dobrze gotuje, lubi robić zakupy, zna się na biznesie. Codziennie dziękuję losowi, że go mam. Mimo, że pani Krystyna jakiś czas temu osiągnęła już wiek emerytalny, nadal jest aktywna, nadal możecie wybrać się na jej koncert. Pracuje także w branży muzycznej, nie tylko jako wokalistka, bo właśnie z mężem prowadzą agencję artystyczną solo, ma też własne studio nagrań. Jest już ponad 40 lat od momentu, jak wydała swój debiutancki album Jestem jak inne, o którym wam już wspominałam, że była z niego bardzo dumna. A jeśli chodzi o marzenia, to mówi, że chciałaby zdrowia, miłości i dużo koncertów. A to możemy jej dać wszyscy. Pani Krystyna nie ukrywa, że na jej koncertach jest bardzo różnorodna publiczność. Przychodzą babcie z wnukami. I nie ukrywa też, że żaden dzień matki, dzień babci bez niej nie może się odbyć. Zawsze ma te dni zabukowane. Pani Krystyna ma też jeszcze jedno marzenie. Chciałaby zostać babcią, ale okazuje się, że jej syn na razie nie garnie się do tego, żeby zostać tatą.
Jeszcze nie doczekałam się wnuków. Marcin na razie prezentuje podejście częste u młodych ludzi. Najpierw musi się dorobić, urządzić, bo czasy niepewne. Chciałby jeszcze zwiedzić trochę świata i pożyć na luzie. I dopiero wtedy, kiedy będzie mógł zapewnić rodzinie w miarę stabilne życie, pomyśli o dziecku. Ma 35 lat, ale ja nie napieram. Uważam, że to jego decyzja oraz jego dziewczyny. Są razem już kilka dobrych lat. Ja też nie lubiłam, kiedy rodzice mi mówili, co ja mam robić. I uważam, że moje życie jest moje. Jak dostałam od życia po pupie, to dostałam. Nie ukrywa jednak, że syn jest w dobrym kontakcie z mamą, nie mieszka zbyt daleko, więc kiedy pani Krystyna go potrzebuje, to oczywiście jest w zasięgu ręki, natomiast jak sama mówi, cieszy się z tego, że jest samodzielna i nie potrzebuje syna zbyt często. Zresztą uważa, że taka bardzo bliska więź syna z matką w dorosłym życiu nie jest zbyt dobra, bo jednak trzeba pozwolić, tak jak już podkreśliła, dzieciom na własne życie. A czy poszedł w ślady rodziców i również zajmuje się muzyką? Nie. Wybrał inną drogę. Ma swój świat i jest zadowolony. Pracuje w branży związanej z bankowością i logistyką. A muzykę lubi, a nawet kocha. Natomiast pani Krystyna mówi, że w najbliższym czasie będzie można ją zobaczyć nieco więcej w telewizji. Planuje występy telewizyjne, więc oglądajcie, a także śledźcie jej stronę, bo tam dowiecie się, gdzie może w waszej okolicy będziecie mogli wybrać się na koncert. Także pozostaje nam śledzić, co u pani Krystyny, trzymać kciuki za dalszą karierę, no i oczywiście czekamy również na nowe piosenki. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną dzisiaj. Pamiętajcie, że w karcie znajdziecie inne odcinki o znanych wokalistkach i możecie w komentarzach proponować mi, o kim mam zrobić odcinek. Mucha się z Wami już pożegnała, więc ja również się żegnam. Wszystkiego dobrego. Pa, pa!